Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony John Garrett, to głębie mojego umysłu. Home, sweet home. Something in the night felt like a door had been opened. An echo of the past. An old monster snapping its eyes open in the depths of my brain. Closing your eyes forces you to look at the darkness inside. And now, address unknown. I hadn't slept in a long time. When I did, my dreams were nightmares. I was trapped in a nightmare. My evil double had taken my girlfriend. In a nightmare, every choice you make is a wrong one. Following him, I had somehow slipped into a twisted, alternate reality. Noir York City. I would wake up at night, afraid that day was a dream I'd forget. I powiem wam szczerze, że koszmary Maxa Payne'a w dwójce to jest kurwa pikuś. My double was John Mira. He was the devil incarnate. A fallen angel. The flesh of fallen angels. He was a serial killer. He had framed me for his murders. I was hiding in a cheap motel. One night, I woke to a knock at my door. O, kiedyś to naprawdę robiło taki efekt, że tak to pukanie jest w takich na słuchawkach dźwięku przestrzennym. I wiecie, co mnie najbardziej wkurza? Zobaczcie tutaj. The Hero Cups. Przerobili mordę oryginalnego naszego Maxa na tego nowego Timothy'ego Gibbsa. Rekreacja tych starych zdjęć. Ja jestem bardzo zły. Ja się nie godzę na takie traktowanie. Jestem bardzo zły. Przestań pukać do drzwi, nie mogę się skupić, się boję. Nawet to zdjęcie z Aleksem. Aleks nie żyje. W ogóle czemu jak kuca on cały czas myśli, że trzyma klamkę? Czy on pokazuje, że jest okej, że jest picuś glancuś, jest zajebiście Max. Maxiu. Kurwa, bo cię zaraz puknę. Co mi pokazuje, że zdjęcie Mony? Tu. Wow, mogę otworzyć pralkę i ją zamknąć. O, pukanie się skończyło w końcu. Przepraszam, przewróciłem kosz na pralnię. W ogóle mieszkać w takim apartamencie. Ja bym wolał mieszkać tam wcześniej, gdzie miał ten swój domek. Dobra, piękne zdjęcie. Nikogo nie ma. Zabetonowane drzwi do sąsiadki. To normalne w blokach, moim zdaniem. Przez te pudełka można tak się fajnie przetoczyć. W ogóle koszmary w Maxie Payne dwójce to jest schematyczne. Idź po prostu w jedno miejsce i nawet nie są straszne, a te krwi, ten płacz dziecka, Boże. Ja nie chcę do tego wracać, bo się trochę cykam. Nie wiem, po prostu takie uczucie, może to nie jest strach, to jest takie po angielsku uneasy, tak się czujesz, no nie fajnie, takie no, przeświadczenie, że coś jest spierdolone i wiesz, że to jest spierdolone, ale jeszcze nie wiesz co. Muszę zrobić save'a, bo się boję, że spierdolę to miejsce. I kurczę, czekajcie, bo ja nie mam bullet time'a przypisanego do żadnej tej, nie? No właśnie, nie mam odpalania bullet time'a, bym zobaczył, czy rzeczywiście jak się w tych koszmarach w dwójce odpala bullet time, to jest przyspieszenie, bo właśnie te roll dodge, o, wtoczył się do tego. No siema, co tam, jesteśmy w kostnicy. Cycuszki? Cycuszki, cysie, nie możemy jej wypuścić, bo jak ją wypuścimy, to jej cycki odlecą. Kurwa, no zaraz cię puknę. No cześć. Tylko to pukanie może być takie trochę niefajne, jeśli chodzi o uczucie takiego strachu. Co tam? Halo. A co Winterson ma do mnie? Wiedzą, że wiesz. A. Everybody I touch dice. Serio? Przerobili tą reklamę, która była na początku? Nie zastrzelicie mnie, nie mogę zginąć w śnie, nie? Ej, mogę podnieść klamkę od nich? Jak ich wykopię w mordę, czy nie? Nie, nie mogę, szkoda. Przynajmniej nie mogę umrzeć. Ej, tam stoi trzech Payne'ów, dlaczego się do mnie spierdalacie? Tamten drugi jest winny, no zobaczcie jaki krzywus jebany. Ten pierwszy jest trochę gruby, a ten trzeci jest wysoki, ale drugi to jest cfel. Kto znowu puka? Ty, ktoś może puka do mnie. Ej, co to za cień na korytarzu? Ty, bo się zesrałem. Nie. Nie, idę stąd. O, już nie ma tamtych Payne'ów, co?
Ej, mogę to wziąć? Patrzcie, chcę wziąć klamkę. No ja pierdolę, masz te ręce. Ej, no brawura, do ciebie bifa akurat nie miałem. No ale dobra, no chuj, wybrałeś sobie takie życie. Nie, przepraszam, brawury nie chciałem zabić. Brawura był spoko, był gruby, ale... O, i się obudziłem. To nie był w sumie taki koszmar. Mój bohater. Szybki naprawdę odcineczek. Ała, kurwa! Ja pierdolę, jaki ze mnie debil. Kurwa, bo cię zaraz puknę, palce obiłem o biurko.